Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś otwieranie paczek, otwieramy nagrody za Food Champions oraz Division Rivals. Tak więc, tak jak co tydzień, nagrody odbieramy. Skład, którym rozegrałem tą ligę weekendową, wyglądał następująco. Tak więc tutaj żadnych zmian nie było. I myślę, że na ten weekend też nie będzie zmian. Oprócz takiej, że wydaje mi się, że troszeczkę lepsze połączenie uzyskaliśmy. Co do nowości. Osimhen jest zrobiony u nas w zespole, jest zrobiony nowy Politano, jest zrobiony Odegaard. De Jong dostał upgrade, a do tego Zaniolo również jest w naszym zespole. Nie mam pojęcia, czy tak będzie wyglądała na pewno drużyna na tą ligę weekendową, czy też troszeczkę inaczej. Hudson i Walker, dwa punkty, które chciałbym zmienić. Zobaczymy, na razie mamy 4000 na koncie, ale mamy do odebrania nagrody za Food Champions oraz Division Rivals. Za Rivalsy bierzemy nagrody niewymienne, szybki materiał dzisiaj, bo obiad na mnie czeka, także ja wam życzę smacznego, mam nadzieję, że wy mi też. Dziękuję bardzo serdecznie i odbieramy niewymienne nagrody. Dwie paczki niewymienne za 125 tysięcy oraz G1, czyli dwie paczki za 100 tysięcy oraz 50 tysięcy monet, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Do tego dwa player piki, drużyna tygodnia, Son i nic specjalnego. Więc otwieramy pierwszy player pick. A w pierwszym player picku mamy gościa Kamila Glika, no to jest Polak Rodak, którego biorę. 85 oceny ogólnej, statystyki obrony genialne, fizyki genialne. Na tempo można przymknąć oko i obrońca endgame'owy. Drugi player pick. No ale dwa razy Glika to ja nie chcę. Weźmiemy sobie tego Berguisa. Mam nadzieję, że tak się czyta jego nazwisko, jak jego statystyki 3. O Boże Święty. No nieważne, i tak go wezmę. Do klubu 2x8.5 overalla. Całkiem nie najgorzej. Dajcie znać, czy jakość nagrania jest w porządku, czy dźwięk też jest ok, bo to jest dla mnie mega, mega istotne. Jeżeli by było coś nie tak, bardzo przepraszam. No ale mam nadzieję, że będzie ok. Piękny design nowych paczek, znaczy tych samych paczek, ale mamy tą drużynę Winter Refresh, czy coś takiego. Póki co jeszcze nie trafiłem. Daję, że może dziś akurat pierwszą taką kartę zobaczymy. Można się pomylić strasznie z ikoną. Tutaj będziemy mieć banery. I to jest Winter Refresh? Czy to nie wiem, co to jest. Ronaldo trafiłem. Boże, kochany święty. Trafiłem Ronaldo. Trafiłem Ronaldo po raz kolejny. W ciągu 2 tygodni trafiłem 2 razy Cristiano Ronaldo. 1 na PC-cie. Dziś drugi na Xboxie. 2 tygodnie temu. Dziękuję, pozdrawiam, 100 łapek w górę, mega będę wdzięczny za takie coś. Zostawcie tutaj sporo reakcji do tego komentarze, pochwalcie się, co wy ciekawego trafiliście. UCL, nie Winter Refresh, nie ikona, ale Cristiano Ronaldo, sprzedawalny w dodatku. Ruszymy ze składem do przodu. Coś niesamowitego. No taki jegomość na PC-cie kosztuje w tym momencie 950 tysięcy, także ja jestem kozak zarobiony, mega zadowolony i coś pięknego. Ewentualnie go damy pod Eusebio. Nie wiem, zobaczymy. Bądź co bądź. Kozak. No, G1 się, że tak powiem, opłacało wbijać. Paczka niewymienna za 125 tysięcy. Ja już chyba nie mam prawa nic trafić, ale tego Winter Refresha, no to chętnie bym zobaczył. Bo nie mam pojęcia, jak te flary wyglądają. Banery będziemy mieć. I to jest zwykła karta Walkout Inform, tak? Nie, co to jest? Co to jest? Jezus, przez moment myślałem, że to jest ikona. Nie wiem dlaczego, źle zobaczyłem flary. Muszę skalibrować ten monitor. Maguire! Pozdrowienia dla Deiza. Maguire 86, do tego Onana 85, 84, Felipe Anderson, Kramaric 83 i Iniesta. Czyli jedna ikona jest w tej paczce, jakby nie było. Maguire kosztuje bądź co bądź 20 parę tysięcy. I Varan, ale to jest niewymienny, a ja już niewymiennego mam. I to z kotwicą. No trudno się mówi. Nie będę, że tak powiem, tutaj żydził, jak trafiłem Cristiano Ronaldo przed chwilką. Tak więc ten Varan pójdzie niestety na Quicksell, no bo cóż z nim innego możemy zrobić. Chciałbym serdecznie go sprzedać, bo jeszcze coś tam jest pewnie warty. No ale na tą chwilę myślę, że nie ma takiego SBC, które bym wykonał, używając właśnie tego Varana. No i trudno. Trudno. Troszeczkę końców. Overall 85 po prostu sobie
będziemy musieli tak przepalić. No ale że to paczka niewymienna była, no to trudno. Kolejna paczka za 100 tysięcy. W pierwszej był Cristiano, to teraz... ja już... Nieważne. Są banery. Zaświeciło się ładnie, ale to są tylko banery z Brazylii i do tego... Marcelo. Pasuje. 85 po raz kolejny. Koke, Artur Mares. No... Uuu, i Haaland! Albo Haaland. Jedno i to samo. Będę nim grał chyba. Tak mi się wydaje. Do pary z Ronaldo i z Eusebio. Jest to jakiś plan. Ostatnia paczka. Moi drodzy, ja wam dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę i komentarze pod tym materiałem. A kto nie ma subskrypcji, to też ją zostawi. Ostatnia paczka jest otwierana w tym momencie. Trafiliśmy Ronaldo, trafiliśmy kilka fajnych, innych ciekawych kart. Mam nadzieję, że po prostu na ligę weekendową jeszcze jakoś wzmocnię ten skład, a tutaj mamy Keylora Navasa niewymiennego. No i tym trafem, pozdrowieniami dla Rycka, żegnam się dzisiaj z wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia na live'ach. Ładna paczka. Sztindl Martinez Jowicz. Do zobaczenia na live'ach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.